to znowu ja. Ja opowiem Państwu jeszcze o paru jakichś innych ciekawostkach związanych z tym kolportażem tych wydawnictw wywrotowych, jak to się wtedy z telewizji słyszało. No, na przykład opowiem troszkę, jak sprzedawałem te wydawnictwa na SGPiS-ie ówczesnym, czyli chyba Szkoła Główna Planowania i Statystyki, chyba tak się to nazywało. Obecnie chyba to jest Szkoła Główna Handlowa, czy coś takiego. To jest też tam przy Alei chyba Niepodległości ona stoi. Taki no, dosyć oryginalny budynek, spory. Jak tam zacząłem handlować, też oczywiście na początku, jak zwykle, były jakieś interwencje tam ze strony tam rektora czy jakiegoś tam dziekanatu. Znowu tam jakieś straszenie, że tu nie wolno handlować, że to, że tamto, że to jest niedozwolone, że wezwą policję, znaczy milicję oczywiście. Ale ja, to było przed tą Akademią Medyczną, więc ja tam jeszcze w ogóle nie wierzyłem w takie bajki, że tam ktokolwiek może takie urzędy wzywać na jakiegoś studenta, który sprzedaje książki podziemne, więc w ogóle nie brałem tego pod uwagę. Byłem nawet na tyle bezczelny, że sobie wieszałem takie reklamy nad głową, plastrem sobie takim samoprzylepnym. Wieszałem sobie takie różne reklamy. Na przykład był jakiś tam regulamin sprzedaży. Wśród punktów tego regulaminu był na przykład taki punkt, jeden z punktów, który przyszedł mi do głowy wtedy, kiedy ludzie narzekali na wysokie ceny tych wydawnictw, że no, są świetne książki, no, chętnie by kupili, ale są strasznie drogie. No w sumie to i tak kupowali, bo to były tak ciekawe książki, że tak niedostępne wtedy w Polsce, że wiedziałem, że i tak kupią, no ale trochę sobie chcieli ponarzekać i potargować się. Więc takim ludziom ja pokazywałem któryś z punktów mojego regulaminu, zdaje się chyba punkt pierwszy i punkt drugi. Punkt pierwszy to był taki, że klient ma zawsze rację, więc jeżeli ktoś mi mówił, że książki są drogie, to ja pokazywałem, no tak, ma pan rację, no punkt pierwszy regulaminu. I to sobie czytał, klient ma zawsze rację. Jak narzekali, że no co z tego, że mają rację, skoro te książki są takie drogie, to ja pokazałem im punkt drugi, że który mówił, że rzadziej pieniądze, czyli punkt pierwszy i drugi brzmiały w całości w ten sposób, że klient ma zawsze rację, rzadziej pieniądze. Był też taki plakacik, który zrobiłem z Mazakiem, kto czyta, nie błądzi. W najwyższym czasie jest taka rubryka, kto czyta, nie błądzi, to jest zerżnięte żywcem z tego mojego plakaciku. Bo pan Janusz Korwin-Mikke to widział na jednym ze spotkań, gdzie handlowałem przed jego spotkaniem, to chyba w Stodole to było. W takim klubie Stodoła studenckim, gdzie poznałem właśnie pana Janusza Korwin-Mikke. Co jeszcze? Aha, miałem też taki plakacik, który mówił, że kalendarze Solidarności, które tam sprzedawałem, to były takie kalendarze na kartce A4 z Bristolu, było wydrukowane jakąś farbą, jakimś powielaczem, taki czarno-czerwony kalendarz, znaczy w tych kolorach, tam flaga czerwona oczywiście, polski, biało-czerwona i czarne litery. I ja miałem taką reklamę, która mówiła, że kalendarze Solidarności objęte są roczną gwarancją. No i ludzie się z tego śmiali, ale jedna pani, chyba jakaś taka pani z obsługi takiej technicznej tego SGPiS-u, taka kobieta, no około 50, 60 może nawet, podeszła i tak się upewniała, czy naprawdę jest roczna gwarancja na te kalendarze. Ja wtedy potwierdziłem, że tak, rzeczywiście jest roczna gwarancja i że mogę nawet wypisać jej takie zaświadczenie gwarancyjne. Czyli tą gwarancję jakby i napisać i podbić. I pytam się, czy pani sobie życzy. Ona powiedziała, że tak, żebym jej wypisał. No i na odwrocie tego kalendarza napisałem, że tam sprzedający poświadcza gwarancję roczną na mniejszy kalendarz. Jak ona się pytała, czy tam ktoś z boku się pytał, no ale co ta gwarancja w ogóle ma tutaj do rzeczy? No to ja powiedziałem, że gdyby kalendarz zaczął w ciągu roku następnego źle chodzić, to przyjdziemy i naprawimy po prostu, że tam jak będzie w czwartek pokazywał piątek albo 13 będzie pokazywał 15, to przyjdziemy i naprawimy. No była oczywiście kupa śmiechu, z tym, że ta pani, której tą gwarancję wypisałem, ona się nie śmiała, traktowała to śmiertelnie poważnie. Aha, na tym SGPiS-ie to tak po paru dniach się pogodzili z tą moją sprzedażą, tam już nikt mnie nie straszył, ale tylko prosili, żebym tylko te reklamy zdjął, żeby to po prostu tak robić trochę bardziej po cichu. Ale ja się czułem no, na tyle pewny tam w tym miejscu, że nie zdjąłem tych reklam. Aha, bo tam jeszcze był taki jeden punkt, który mówił, że chyba tak, członkowie milicji, ORMO, ISB, PZPR i stolic sojuszniczych są obsługiwani poza wszelką kolejnością. To był taki punkt porządkowy. No i chyba tam głównie o to chodziło, ale ja go też nie zdjąłem.
no jeszcze taka ciekawostka, że jak mnie straszono, żebym tam sobie poszedł, to ja nie reagowałem na to, ale pewnego razu studenci z NZS-u miejscowego powiedzieli mi, że słuchaj, Wojtek tutaj dzisiaj będzie Rakowski odwiedzał SGPiS. A Rakowski był wtedy premierem rządu, z tego co pamiętam. No jak się tego dowiedziałem, to wtedy już tam grzecznie się spakowałem od razu, znaczy w ogóle się nie rozpakowywałem, tylko wiedziałem, że moja obecność w tym miejscu jest niepożądana, dlatego że wiedziałem, że po prostu tam będzie tyle różnych służb tajnych, specjalnych i tak dalej, jakieś tam borowcy, no wtedy się, to się nie nazywali borowce, no jakieś tam tacy smutni panowie w garniturach, w jakichś tam płaszczach, wysocy, dobrze zbudowani, że po prostu no nie ma mowy, żebym tutaj przetrwał spokojnie ten dzień. Także jak były takie sygnały, które świadczyły o tym, że w danym miejscu, w danym momencie nie da się handlować, no to ja miałem, że tak powiem, na to zmysły wyczulone. Na przykład jeżeli sprzedawałem przed Uniwerkiem Warszawskim, tam na krakowskim przedmieściu, przed bramą główną uniwersytetu, to jak rano słyszałem w wiadomościach, ja zawsze słuchałem wiadomości porannych, że jakaś delegacja zagraniczna jest ze Związku Radzieckiego, z Bułgarii, z Wietnamu, czy skądś tam, z tych demo ludowych republik, to wiadomo było, że tam się wtedy nie sprzedaje w tym dniu, dlatego że też będzie tyle różnej agentury, że tak powiem. I mimo że oczywiście ja to robię jawnie, więc tam i tak SB i milicja wie, że ja sprzedaję, no ale no to już by nie uchodziło po prostu, nie? To nie uchodzi, żeby tutaj jakiś tam gęsek radziecki sobie przejeżdża, a tutaj wydawnictwa podziemne są sprzedawane pod nosem. To wiedziałem, że wtedy będę, jak to się mówi, zgarnięty. A jak będę zgarnięty, no to będzie masę kłopotów i nie wiadomo, kiedy człowiek się pojawi znowu na świeżym powietrzu. No więc tak to było. No może taka jeszcze jest śmieszna historyjka z krakowskiego przedmieścia, jak tam sprzedawałem przed uniwersytetem, że miałem takie nalepki samoprzylepne orły w koronie. To było wtedy też sensacja, no bo wtedy orła w koronie się nie uświadczyło, nie można było legalnie kupić, a tutaj były takie orły w koronie, z taką szarfą jeszcze, taką biało-czerwoną. Tam chyba jakiś był też napis, Uniwersytet Warszawski zdaje mi się, imienia Piłsudskiego, tak nawet tam z tego co pamiętam było, na tym orle. No i te plakietki były strasznie drogie, no były 10 razy droższe niż takie plakietki tego samego orła kupione takiego bez korony w kiosku. I jeden pan zapytał mnie wprost, dlaczego te plakietki są takie drogie. Ja mówię, no proszę pana, no niech pan patrzy, no to jest orzeł, ale to nie jest sam orzeł, tylko to jest orzeł w koronie. No to chyba pan rozumie, że to musi być drogie. No on pyta, dlaczego? No i mówię, proszę pana, złoto poszło w górę i jest drogie, no to jest korona, jest złota. On mnie wtedy zapytał, taki był trochę dowcipniś, to proszę pana, jakby były bez korony, to byłyby tańsze. Ja mówię, tak, proszę pana, oczywiście, no byłyby wtedy 20 razy tańsze, każda jedna. No i pytam go, czy może chciałby takiego orła bez korony, ja mu tą koronę zdejmę na miejscu i sprzedam bez korony. Tak zażartowałem. A on mówi, tak, no to ile będzie wtedy kosztował? No ja wymieniłem jakąś niską cenę, to on powiedział, o proszę pana, to ja wezmę sobie 10 sztuk. No więc ja mu zapakowałem 10 sztuk i wymieniłem mu kwotę, jaką ma mi zapłacić, z tym, że podałem mu kwotę dwa razy większą niż ta początkowa, bardzo wysoka już wtedy. On się tak wtedy żachnął, ale proszę pana, no jak to? Przecież to miało być, bez korony miało być taniej. Ja mówię, tak, proszę pana, orły są bardzo taniutkie, ale sama operacja zdjęcia tych koron jest kosztowna i dlatego zapłaci pan dwa razy więcej. No więc ten człowiek, pewnie jakiś pracownik naukowy, no się pośmiał, uśmiał się, kupił sobie chyba ze trzy te orzełki w koronie i już nie grymasił na wysoką cenę. No bo sobie zdawał sprawę, że to jest robione podziemnie, no i to musi być drogie. Może jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli zdążę, że taka pewna starsza pani, taka biednie ubrana, ciągle kupowała u mnie te książki i ona była znawczynią dosyć dobrą tematu, bo dlatego, że wiedziała, co jest dobre. No, jak był jakiś autor, jakaś powieść na przykład jakiegoś dysydenta rosyjskiego, to ona pytała, czy są jeszcze jakieś inne powieści jego i wymieniała nawet tytuły. Także no, to była kobieta, która znała się, wiedziała, co w trawie pisze, po prostu znała dobrze literaturę, tą taką podziemnie wydawaną. No i ja jej sprzedawałem te książki. Nawet tam jej troszkę opuszczałem, dlatego że to była kobieta no, taka niezamożna. I co ciekawego, proszę Państwa, ja po paru miesiącach spotkałem ją, jak sobie stała pod kościołem Świętej Anny, tam blisko Placu Zamkowego w Warszawie. I ona sobie tam po prostu żebrała. Czyli okazało się, że to była po prostu, no, która zawodowo się trudniła żebractwem, ta pani. Także to był taki niesamowity przypadek, bo zarabiała sobie żebraniem, że tak powiem, a te użebrane pieniądze przeznaczała na dobrą literaturę podziemną.
No, żeby nie mieć problemów technicznych, to będę musiał już na tym przerwać. Do zobaczenia, proszę Państwa.